Jesteśmy w Comarch Innovation Space, gdzie zaprezentuję Państwu proces badania w punkcie diagnostycznym. Badanie rozpoczynamy od wprowadzenia adresu mailowego, na który zostaną przesłane wyniki badań. Następnie aplikacja prosi nas o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zaznaczamy i przechodzimy dalej, uzupełniając swoje podstawowe dane, jakimi są imię, nazwisko oraz numer PESEL, który będzie potem hasłem do zaszyfrowanego pliku z wynikami badań, które otrzymają Państwo na maila. OK. Badanie rozpoczynamy od odpowiedzi na takie podstawowe pytania związane z tym, czy palimy papierosy, pijemy alkohol i jak oceniamy swoją aktywność fizyczną. Odpowiedzi na to pytanie będą implikowały nam, w jaki sposób będzie wyglądał proces badania w następnych krokach. I tak na przykład, na potrzeby tej ankiety zaznaczę, że palę papierosy, okazjonalnie piję alkohol oraz mam bardzo wysoką aktywność fizyczną. Przechodzę dalej. I kolejnym krokiem jest test uzależnienia od tytoniu. Ta ankieta pojawia się w moim przypadku tylko dlatego, że zaznaczyłam, że palę papierosy. Natomiast gdybym zaznaczyła, że nie palę, ta ankieta by się nie pojawiła. Wykonajmy sobie tę ankietę, odpowiadając losowo na 6 pytań. I przechodzimy dalej. I dokładnie tak samo jest z alkoholem. Jeżeli zaznaczyliśmy, że pijemy alkohol, wówczas pojawia się nam test audit na temat uzależnienia od alkoholu. Przechodzimy do tego testu. I ja pozwolę sobie zaznaczyć losowe odpowiedzi, natomiast pojawiają się tutaj takie pytania, jak na przykład, jak często w ostatnim roku miałeś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu. Takich pytań mamy 10 i wynik takiego testu dostaniemy w takim zbiorczym raporcie z wynikami wszystkich badań przeprowadzonych w punkcie diagnostycznym. Dodatkowo warto jeszcze zaznaczyć, że ten punkt diagnostyczny możemy wzbogacać o inne testy, o inne ankiety. To już Państwa dowolność. Następnie aplikacja prosi nas o wyczyszczenie urządzeń. Urządzenia są już przeze mnie wcześniej wyczyszczone, więc uznajemy, że to jest zrobione. I przechodzimy do pierwszego badania. Pierwsze badanie to badanie EKG. Tutaj za pomocą takiego urządzenia, przytulając go palcami wskazującymi, możemy dokonać właśnie takiej eventowej oceny sygnału EKG. Badanie trwa minutę. Ja pozwolę sobie teraz nic nie mówić, wyciszyć się po to, aby sygnał się ustabilizował. Zapis sygnału EKG został wysłany na podanego wcześniej maila i dodatkowo może on zostać opisany przez ratownika medycznego. A my tymczasem przechodzimy do kolejnego badania. Kolejne badanie to ciśnienie tętnicze krwi. Przed dokonaniem właściwego pomiaru aplikacja prosi nas o odpowiedź na pytanie, czy chorujemy na nadciśnienie tętnicze. Tak, nie lub nie wiem, jeżeli nie jesteśmy pewni. W moim przypadku zaznaczamy, że nie i dokonujemy pomiaru. Ja na potrzeby tej prezentacji wykonam pomiaru na stojący, natomiast zalecamy, żeby ten pomiar wykonywać na siedząco. Zakładamy mankiet na ramię. W porównaniu z wcześniejszym badaniem, tutaj w czasie rzeczywistym możemy zobaczyć, czy wynik jest prawidłowy, czy nie jest prawidłowy. W tym przypadku jest prawidłowy, natomiast tutaj też uspokajamy pacjentów, że jeżeli wynik jest negatywny, trochę odstaje od normy, to mogą na ten wynik wpływać na przykład odczuwanie intensywnych emocji, czy spożycie kawy. Kolejnym badaniem jest pomiar saturacji. Bierzemy urządzenie z półki. I postępujemy zgodnie z instrukcją w aplikacji, czyli wkładamy palec wskazujący w urządzenie. Aplikacja zbiera wyniki. I w tym przypadku także mamy skalę. I od razu widzimy, czy wszystko jest w porządku, czy nie.
badanie to pomiar temperatury. Termometr bierzemy z półki. Tutaj również postępujemy zgodnie z instrukcją na ekranie. Włączamy urządzenie, przykładamy do czoła. Pomiar został wykonany. Teraz aplikacja zbiera wynik. I tutaj również mamy przedstawioną skalę z informacją, czy wynik jest w normie. Przechodzimy do kolejnego badania. Kolejne badanie to pomiar masy ciała. Ja pozwolę sobie pominąć to badanie, ale przed wykonaniem pomiaru wprowadzamy swój wzrost w centymetrach, po to, żeby potem aplikacja mogła wyliczyć nasz współczynnik BMI. Więc tak jak wspomniałam, to badanie pomijam. I proces został zakończony. Aplikacja informuje nas o tym, że wyniki mogą zostać przesłane na maila i wysyłamy je do analizy, klikając w planszę. Jak widać, trwało to zaledwie kilka minut, a przez cały proces badania przeprowadziła nas intuicyjna aplikacja. Raport końcowy z punktu diagnostycznego znajdziemy na mailu podanym na początku badania. A tymczasem pozostaje mi życzyć Państwu dużo zdrowia. Dziękuję.